patrzcie, aha, bo to jest publishing, jak Landlord. Publishing, Ice Flames. No jestem ciekaw, czy ta gra dorasta do Farming Simulatora, czy nie. Po pierwsze, czy to jest w ogóle polska gra? To chyba musi być polska gra, nie? Dobra, zobaczmy sobie opcje grafiki. No, a tu powiedzmy, że wszystko jest ok. Radio, a można dodać jakieś radio. Dobra, moja pierwsza farma, wyzwania, tryb swobodny, importer. No nie, no to chyba nowa gra, moja pierwsza farma. Uratuj rodzinne gospodarstwo i idź w ślady swojego dziadka. Realizuj kolejne zadanie i misje, zdobywając doświadczenie oraz środki na zakup coraz lepszych maszyn. Rozwijaj się i zyskuj dostęp do bardziej zaawansowanych upraw. A zdobyte doświadczenie przekuwaj na dodatkowe zyski przez realizację zleceń dla okolicznych farmerów. Czy przeznaczony dla początkujących? No ja mogę być jako początkujący. Mój dziadek był pracowitym człowiekiem. Po polsku. Kochał swoją farmę. Była dla niego całym życiem. Gdy jako dzieciak spędzałem u niego wakacje, pozwalał mi uczestniczyć we wszystkich pracach na roli. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że w ten sposób zarażał mnie swoją pasją. Mijały lata, a ja coraz rzadziej widywałem dziadka. Próbowałem wyrywać się na wieś, kiedy tylko mogłem. Niestety mój ojciec był temu przeciwny. Uważał, że rolnictwo jest bez przyszłości, że tylko marnuje czas. I tak dziadek zmarł, zanim doczekał się godnego następcy. Odchodząc, pozostawił po sobie otwarty testament i zadłużone gospodarstwo. Wygląda na to, że nikt z rodziny nie zdecyduje się porzucić miejskich wygód. Tylko mi zależy na ratowaniu rodzinnego dziedzictwa. Ciężko to wytłumaczyć, ale w głębi serca czuję, że mi się uda. Początki zawsze są trudne i nie obejdzie się bez ubrudzenia rąk. Jednak nie ma na co czekać. Czas wziąć się do roboty. No, dobra, czuję, że osiągnąłeś na swojej farmie wszystko, a może chcesz spróbować czegoś nowego? Nie, życie farmera nie kończy się na montanie. Zagraniczne rynki stoją. Tam. My chcemy tu w rynek. Ty, oni tam kawę hodują? Będzie można kawę hodować? O, mam taką postać, ale grafika. Naciśnij w. O Jezu, e-mail. Kredyt bankowy. Soushibo. Dług twojego dziadka, który przejąłeś wraz ze spadkiem, jest już formalnie przepisany do twojego konta bankowego. Wynosi 275 tysięcy dolarów. Całkiem sporo. Aby otwierać i zarządzać kredyt, przygotuj aplikację testowaną do twojego tabletu. Teraz w dowolnej chwili będziesz mógł spłacić minimalną transzę i wysokość 2700. Na początek. Witaj w trybie kampanii Pure Farming. Nazywam się Chris i jestem... Nie chce mi się użyć W, ten statystyki, obsługa, poruszanie. Dobra, dajcie mi się poruszać. No dobra. Witaj na farmie. Otrzymałeś nową wiadomość. Znajdź skład ziemniaczany numer... Czekaj, podejdź w wyznaczone miejsce. A, bo to mam po lewej, mam misję. Dobra. Znajdź skład ziemniaczany numer 1. Po czym to poznać? O, jest, 1. No i co? Przejdź do wiaty. Czekajcie, może... Ale czemu to w tej grze nie ma dźwięku w ogóle? Czy ja już ją tak ściszyłem po prostu? B, rozbuduj. Może ja coś źle robię. Ale tu jest jedynka napisana, to chyba jest skład ziemniaczany. Otrzymałeś nową wiadomość, sprawdźmy. Mapa. Pod M, nawigacja. Ale patrz, twoja własność, żyto... Ziemniaczany.
To co ma w nim być? Ziemniaki mają w nim być? Jaja. Czekajcie, to jest podpisane. Spichlerz 1. Aha, bo to jest spichlerz. To jaki może być skład ziemniaczany? Co to? Czekajcie, bo oni tu coś piszą. Jezu, jakie to jest skomplikowane. Ile przycisków. E-mail. Dobra, a nie mogę tego jakoś inaczej dawać. Muszę zawsze ten. Na północ masz. Co mam na północ? Aha. Centrum handlowe. Wiata. Szklarnia. Ale to jest wiata numer jeden. Znaczy, co jest? Może to są. Nie, żarna pszenicy. Nie wiem, jak to nawet wygląda. Czy to jest mój skład ziemniaczany, czy cudzy? Wiecie, o co chodzi. Silos zbożowy. Po prostu nie wiem, czego szukać za bardzo. Na północ od farmy tam są ziemniaki. A tu co jest? Magazyn warzyw i owoców. Duży skład trawy. Kurde, no nie wiem, no jest jakaś lista albo cokolwiek? Czy ja teraz będę miał to wyszukać? Nawet nie wiem, co należy do mnie, a co nie należy do mnie. Może to ma jak ziemniaki wyglądać. Skup ziemniaków. O, jest ziemniaki. Ale to chyba nie jest skład ziemniaczany. Czekajcie, zobaczmy, jak ziemniaki wyglądają. No takie są, dobra. Jezu, jak to powoli działa ta mycha tu. Czy my tu mamy takie ziemniaki? No u nas takich nie ma. Trzeba komuś dać... Nieodkryta mapa. Dobra, no nie wiem, co mam dalej robić. Zatwierdzanie szybkiej podróży. Ech, no to nie wiem. To ja już nie umiem w to grać. Wymiękłem. Może to jest skład ziemniaczany. Nie wygląda jak ziemniaki. No tu miałem podejść, a później miałem znaleźć skład ziemniaczany. To nie może być. No nie wiem, gdzie on może być. No musi tu być. Po to tu mnie chyba przyprowadzili, nie? Warsztat, dom. Szybka podróż do wiaty numer 1. Nie wiem, wejdę do tej wiaty. Podejdź do wiaty. Twoja własność. Na południe od chałupy masz skład ziemniaków. Tu jest coś. Sadzonki ziemniaków. Ja pierdolę, skład ziemniaczany jest tutaj, nie? Nie wiem, jak to zaznaczyć. F, coś tam mówili, ale kurde, no dwuklikiem bym to zaznaczył, ale ta gra nie ogarnia tego. Już mi się nie podoba, wiecie, strasznie to jest. A już, a fajnie się chciałem bawić, nie? Już miałem fajny humor, miałem dobry, już się zdenerwowałem. Mapa, która nie trzyma północy, no nie wierzę w to! Kto taką mapę daje, która się kręci razem z postacią? Kurde, w której grze tak jest? Idę, no ale co mi to... Nie wiem, tu się jakoś skacze? To nie, to jest jak Wiedźmin, tu nie ma skakania. Nie wiem, teraz chyba muszę naokoło przejść.
Dobra, biegnij synek, bo ja bym już bym na miejscu ciebie to porzucił, farmę dziadka. Się zdenerwowałem. To chyba jest ten, tak? To jest ten skład ziemniaków, czy co nie to? Nie, to jeszcze jest gdzieś tam, jest gdzieś skład ziemniaków. No ale to ten dziadek to mu zostawił całą farmę taką, wiecie, tu skład ziemniaków, tu świnie, tu ciągniki. Niech sprzedać dwa ciągniki, będzie miał nas kredyt, nie? Było traktorem jechać. Przejdź do wiaty, ale do jakiej wiaty, no? Nie wiem, nie mam pojęcia zielonego, co to jest wiata. A, dobra, oznaczyli. No tu teraz oznaczyli, bo wcześniej składu ziemniaczanego nie mogli oznaczyć. Ale wiatę to ci oznaczą. 500 wiat na całej mapie, przejdź do wiaty. I po co? Idź w punkt. Poszedłem w punkt, nic tam nie było. Tam poszedłem, tak? Tam. Byłem tu w domu, każą mi iść tam do punktu. I logiczne by było, że ten punkt, i ci każą szukać jakiejś wiaty ziemniaczanej. No to logiczne jest, to gdzie ta wiata może być? No gdzieś obok tego punktu, bo po co by ci... Ale nie, wiata ziemniaczana jest po drugiej stronie. To idziesz do wiaty ziemniaczanej, stajesz przed nią, a to ci mówi: a teraz to się wróć do tej wiaty. Teraz się tu wróć do takiej wiaty garażowej. Ciekawe, gdzie mnie teraz, a teraz pójdzie, idź do krzaka. Jezu, dostałem pięknie, wsiądź do ciągnika. Dobra, to przynajmniej jest logiczne, wsiądź do ciągnika. Dobra, wjedź do warsztatu. Dobra, to mam. Przejdź do komputera. Jezu, jaki komputer, uruchom diagnostykę pojazdu. Napraw wszystko. Wsiąść do kombajnu. Aha, no to teraz już traktor, to po to żeśmy traktorem działali, żeby wysiąść z niego. To jest logiczne, to fabuła jest tu prowadzona po prostu tak jak powinna być. Idź do wiaty, nic tam nie zrób. Wsiąść do ciągnika, napraw go i porzuć. Od razu czuję, że wszystko co robię ma sens. Zmień stację radio. Może ją wyłącz, włącz radio. Dobra. Podłącz zespół żniwny. Idę żniwny zespół podłączyć. To jest logiczne. I co, jak go podłączę, to pewnie będę miał iść po taczkę i robić co innego. Niech mi dadzą coś tym żniwnym zespołem pokosić. Podłącz urządzenie. G. Dobra. Podjedź na skraj pola. No, patrzcie, niesamowite. Zespół żniwny i nawet mogę kosić. Żniwować. Przykra sprawa, kurde. Pracuj. Wyjdź z pojazdu. Odłącz urządzenie. Opuść urządzenie. Tryb poruszania rurą. Mechanizm żniwny. A pod F co to znaczy pracuj? Że sam będzie pracował? Skoj zboże. No dobra, a gdzie jest zapełnienie? A, widzę, po prawej na dole się zbiera. No dobra, no to teraz mi się podoba, bo to jest właśnie to co ja lubię, nie? To są właśnie żniwa. Ale chciałbym, żeby auto automatycznie pojeździł, tak jak Farming Simulator, bo to jednak to takie, wiecie, kierowanie tym... Chyba nową technikę zastosuję, żniwnienia. W kółeczko będę żniwował. Dawaj w koło jak Dawidek, no właśnie, nie? To trzeba tak zrobić. Nie, nie chcę tak jak Dawidek, bo później, kurde, wiecie, ludzie wszyscy na świecie koszą normalnie trawę, zbierają tam zboże, cokolwiek, a Dawidek nagle wymyślił, że jak będzie w kółko jeździł, to będzie to robił szybciej, nie? Nikt na to nie wpadł na całym świecie.
Ja lubię patrzeć, jak on zbiera to zboże, niekoniecznie muszę kierować tym. Właśnie, Q1000, kurde, czego to streamer... Streamer, kurde, odkrył sekret, jak kosić pole wydajniej. Producenci normalnie ciągników go nienawidzą. No i tyle, no dobra, koniec, już nie plujemy jadem, już jest spoko, już fajnie się kosi. Skoś zboże, czyli co, dziadek umarł, a zboża nie skosił. Myśmy już zdążyli załatwić wszystkie sprawy spadkowe. I już na pole od razu. O, oh fuck. Czekajcie, bo tu wypadek. Mów co chcesz, ale jestem ze wsi i nigdy nie widziałem, żeby ktoś kosił pole inaczej niż wokół. Naprawdę? No nie wierzę, że wokół jeżdżą. Nie no, jak wokół? Zawsze kurde wzdłuż tam i z powrotem jakoś. Może takie małe pola to sobie ktoś w kółko jedzie. No jak? Dostałem drewniane głośniki bluetooth do gierki. Nie, bo ja miałem jakiś klucz, dostałem, nie wiem skąd. To jest w końcu pierwsza, to jest w końcu polska gra? Sprawdził ktoś? Ciekawe, co miał autor na myśli, właśnie robiąc tą pierwszą misję. Podejść do punktu, później iść do wiaty i iść do drugiej wiaty. Tak, polskiego studia na zlecenie Techlandu. No przecież ktoś to musiał zagrać tą grę i co, nie zauważył, że pierwsza misja jest tak słaba, że masakra. Że jeszcze ktoś... Zaczną ludzie zwracać grę po tym, jak będą musieli wiatę ziemniaków znaleźć. Czy to duże straty mogą być dla firmy. Też mieszkam na wsi, nigdy nie koszą wokół, tylko tak jak są, tylko że z jednej strony pola, a raz z drugiej i się na środku kończy. Nie rozumiem, jak z jednej, raz z drugiej. Że to, że jeżdżą z jednej strony, robią pola, a później całe pole objeżdżają i z drugiej zaczynają? To tak, kurde, trochę dziwne. A jak pole jest bardzo duże, to muszą dużo kilometrów robić. Pewnie chodziło o to, żeby pochodzić postacią i używać mapy. Dobra, jest full. Wsiądź do ciągnika. Przyczepkę będziemy musieli, trzeba zboże zsypać. U mnie na wsi pijany przepióra kosi pole, jak go zawieje po gorzole. Co? Strasznie skrętny jest ten, patrzcie. Podłącz urządzenie tylne. Przesyp plony na przyczepę. No i to jest robota, nie? Takie coś od początku niech mi dają do roboty. Nie, i ślady się zostawiają. Ciekawe, czy w zbożu się zostawiają takie ślady. Bo wiecie, w Farming Simulatorze to się da ustawić, czy mają, czy nie. Widzę, że tu się nie zostawiają.
czy to jest by design, czy to jest normalnie feature taki, czy może jednak ktoś tu nie chciał wchodzić w szczegóły takie. Trzeba wystawić rurę, nie? Nie wiem, jak do tego wejść teraz, bo się coś nie da za bardzo. Może nie. Tryb poruszania rurą. O. Nie wiem, wujka co popiekło pole i połowa pola ładnie zaorana, a druga to same zygzaki. Pracuj, tak. Makrele z bułką, co makrele? Co miałem na obiad? Wiecie co, no dzisiaj sobie akurat byłem wczoraj, mięso kupiłem. Przedwczoraj, nie pamiętam, więc zrobiłem sobie już normalnie pierś z kurczaka. Na jakimś tam kaszą. Paprykę sobie jeszcze do tego wziąłem, kapustę kiszoną. To taki obiad, kurde, głodownika. Ale, co wam powiem, to wam powiem. Musicie śledzić dzisiaj Instagrama, bo mi prosto z Warszawy, ze sklepu, przyjechały stejki. 1 kg stejków. I idę później do kolegi i on będzie je przyrządzał według przepisu Gordona Ramsaya albo Jamie'ego Olivera, już nie pamiętam. No i to zrobię wam, mogę wam na Insta Stories zrobić historię tego steaka. No, przyjechały w takiej paczce takiej styropianowej z chłodzeniem w środku i jeszcze mi pierś z indyka, znaczy ogólnie mięso z indyka, nie wiem czy to się pierś nazywa w indyku. No chyba, 3 kilo też wziąłem, więc muszę je pokroić. I do zamrażarki wsadzić, bo przecież 3 kilo to ja będę jadł przez miesiąc. To coś w cieście? Co w cieście? Nikt nie będzie stejków w cieście robił. To będą stejki, to ma być, moi drodzy, stejk biczowany normalnie rozmarynem czy czymś takim. Biczowany. Czujecie to? W Gliwicach nie ma mięsnego, nie no, ale to są jakieś kurde, to jest jakiś New Yorker, coś tam. To u nas to ze zwykłej krowy robią, a to jakaś specjalna, szczęśliwa krowa. Co jej pewnie muzykę puszczali. Kurde, 120 zł za kilo takie mięso, to wiecie. Jak zepsujemy je i nie będzie dobre, to nie wiem. To będzie smutaczek będzie. Jak brali z tej jedkłowy, by to płakała. Nie no, bo to wiecie, no ja zakładam, bo to jest, no to wiadomo, że nie wiem, kurde, takich steków normalnie, bo po pierwsze nie chciałoby mi się robić, po drugie, kurde, no drogo, ale to jest, wiecie, to jest taka specjalna akcja. Tak jak na przykład idziecie do kina i się dobrze bawicie, to my będziemy robić tego steaka i się będziemy dobrze bawić, chyba że się zepsuje, to nie.
Widziałeś dziś Januszy w Biedronce? 100 produktów za darmo. Dostajesz tyle samo na kuponie od 1 maja. Zadymka Grażynek była mocna. Widziałem babkę, co biła się ostatnie lody. Nie wiem, o co chodzi, szczerze powiedziawszy, ale jakby dawali mi za darmo, to bym też się, kurde, może pobił z kimś. Nie wiedziałem, ominęło mnie. Nie, to nie jest Angus, to jakiś polski Angus. A może to nie polski Angus? Kurde, nie mam pojęcia. No jest taka strona, bepsztyk.pl się nazywa i tam mają różne takie, kurde, mięsa. I tam właśnie zamówiłem, bo to kiedyś tam chyba na, u nich patrzyłem sobie i mówię, co to za... Jak oni to mięso, mówię, chcą do domu komuś dostarczyć. No i teraz już wiem, jak to się dzieje. To jest magia kurierska. Ale oglądaliśmy z kumplem te stejki. Strona internetowa, wiecie, tu steak z tego. Jeszcze żeśmy taki na YouTubie oglądali, jak szef kuchni, chyba właśnie jeszcze Gordon Ramsay, pokazuje różne kawałki krowy i mówi, które z których, jakie stejki są. Się robi. No i wybraliśmy taki. Ja wiem, kuchnię kwasiora to znam, ale to jest, kurde, kuchnia taka, wiecie. Wysyłka z AliExpress. Oj, to takie oto, nie wiem, czy bym chciał jeść. Dobra, to pole to na 2 baty szło. Trzeba to zsypać teraz. Gdzie to było G? Nie, Z. Patrzcie, jak się widzicie, jak prawdziwość się sypie, nie? To jest fizyka cząsteczkowa. Najlepiej smakuje jednak w żeliwnej patelni na oleju, smażysz mocno, potem dajesz masła, czosnku i łupka. Wiecie co, nie wiem, kolega mi opowiadał, jak robił. To na przykład robił tak, że jakieś tam rolował, no takie przepisy, kurde, pokazywał mi, mówi, to z tego przepisu robiłem i wyszedł super. I pokazuje mi Gordon Ramsay, jak tam kula coś. To ja się dałem przekonać na to. Ja myślę, że będzie super. Myślę, że musi wyjść ten steak. Myślę, że to jest, kurde, steak z magazynu i plony. No to ja chcę to zrobić. No to jadę. Hardkorowy koksu smaży stejki na święta na YouTube. To się jakoś wysypuje? Czy to będzie z dołu? Nie, to bokiem. To się musi przekręcić w lewo pewnie, nie? A nie, czy... A może się z tyłu otwiera i po prostu się wysypuje i koniec. No i co się z tym robi? A takie coś, no to właśnie tak myślałem, że tak będzie. Czasami wiem, czy to w bok nie idzie czasem. Pobierz plony z silosu. To po co je właśnie wysypałem? Czy ta gra jest jakaś upośledzona? No to po co ja je wysypywałem, jakie mam teraz z silosu? Nie wierzę w to po prostu. A dobra, powiedzmy, że to jest tutorial, nie? Ale mogliby napisać. To jest tutorial, teraz będziesz przysypał i wsypywał pszenicę R. Dobra, sprzedaj 3000 coś tam funtów w jakimś magazynie, jadę. No dziadek ma niezłą farmę zautomatyzowaną. No ja wiem, że to jest samouczek, ale już zapomniałem, że to jest samouczek, a oni tu... A oni tu chcą, żebym ja w kółko ten... No wiecie, wsypał, wysypał, przesypał. Taka ta praca na roli. Ciągle to samo w kółko.
wniosku. Pojadę jakoś tak na przełaj. Nie ma pod shiftem jakieś nitro. Taka ta muza średnia. Wygładzanie krawędzi. No właśnie. Obraz. Nie ma tu za... Czekaj, a co to są efekty? A jest. O kurde, ultra. Takie zrobiliśmy wygładzanie krawędzi teraz. No ultra, kurde. Widok z kabiny z oczu. Zetor. Kurde, ostatnio na wykopie jakiś koleś pisał, że pannę na randkę bierze do ciągnika, a później pokazał ten ciągnik. A to taki, wiecie, to taki ciągnik, kurde, jak Mercedes w środku z komputerem, że się ustawia na GPS-ie, gdzie ma jechać i robi. No to wam powiem, że no nieźle. No nieźle, tyle mam. No i tak, na taki ciągnik to możecie na randkę iść, no. Sprzedaj. Udaj się do sklepu. I to jedziemy. Samemu taką dużą farmę to ciężko, dlatego dziadek padł. Jeszcze powiedzcie, że to wina tego chłopka, że dziadek umarł. Powinien być. Włącz ten pomad. O! Patrzcie. Błąd wycierany. Też światła. Włączenie światła to się od razu ciemno zrobiło. Co mi tak tekstury mrugają? 4000 dolarów za całe pole to trochę zajmie. Spłacenie tego 270 tysięcy. Trochę zajmie chyba. Udaj się do sklepu. No nie, nie jedzie to zbyt szybko, nie, no ale przynajmniej jedzie samo. Mogę mieć teraz tutaj rączki z wami gadać. Graliśmy w to Farm Manager. Mi się nie podoba ten Farm Manager. Jakieś taki strasznie suche to było. Wiecie? Ten zbiornik wodny wygląda. No nie wygląda wcale tak, jak mówisz. No nie jest brzydko. Nie, mi się z niczym na przykład nie kojarzy. Da się dać większy limit wiadomości na czatku, co to jest? Większy limit wiadomości. Zostaw na drodze przyczepę, no ale jak zostawię na drodze przyczepę, to co ja później zrobię bez przyczepy? Nie pomyślałem wcale o tym wcześniej, nie miałem żadnego uśmiechu na twarzy, no ludzie, no ja mam 31 lat, aby myślić, że ja zobaczę, kurde, zobaczę Silos i powiem: o Jezu, Benis, o Jezu, ale śmieszne, Halina, chodź, Silos wygląda jak Benis. Myślę, że tak jest. No tak, no, tak dokładnie tak jest. Czekajcie, bo tu znów jest płot pewnie nieprzekraczalny, a nie, dobra, tu sobie damy radę. Co tam się tak dziwnie, jakaś tekstura taka niedoładowana, czy to jest dach sklepu?
Patrzcie, to jest wszędzie ciągła. Ani sobie wyprzedzić, ani nic. Aż sobie ziewłem. Kup cysternę z Pima Delfin Woda. Dajesz mi chłopie cysternę. Patrzcie, jaki tu kurde handlarz jest. Kup maszynę. Transport. Przyczepy. Ciągniki. Nie, no to kup SIPMA WA600 Delfin. Jest jakaś wyszukiwarka? SIPMA WA, czyli że na wodę. Delfin jest. Kup opryskiwacz Akpil Chwast. Akpil kartofel. Akwir power plant, czekajcie. Był tu gdzieś? Akpil chwast XL z SD kup. Znajdź farmera? O co chodzi? Czemu mam znaleźć farmera? Był w uprawie, jednak nie. I co kurde teraz, Marianek? Może sam wyjdziesz z kanału, zanim mój palec zatańczy tango na przycisku BAN. Ach, koles w klep. O ja. Koleś, czy ty wklejasz, czy to jest prawda, że ty wklejasz linki do Wałęsaka na innych streamach? Przyznaj się teraz, kurde, koleś. Jak Kasia tak dobrze o tobie wczoraj mówiła, że ten koleś jest taki grzeczny. No ale chyba tylko u niej. Dobra, chodź tu, chłopie. Hey boy, I got a job for you. Podłącz cysternę, zadania, udaj się. Podłącz cysternę SIPMA WA Delfin z wodą. Jakiś quest taki na żółto. To jest złoty quest. Wiecie, o co chodzi. Koleś jest miły na streamach kobiet, może taki stulejarz kobiet z niego jest. Milutki. Ej, a w ogóle w tej grze? Kurde, no teraz mi się przypomniało, moi drodzy, Nvidia Ansel. Jezu święty, teraz mi się przypomniało. Patrzcie na to, mogę zrobić mu zdjęcie. Wiedzieliście o tym? Field of view 90 dajemy. Quality high. Zobaczmy, co jest. Screenshoty. Super resolution 360 i stereo. Nie wierzę. 360 farma. Ja i mój kurde rozrzucacz gnoju na przykład mógł taki zrobić, takie zdjęcie. Delfina muszę podłączyć. O Doriana w końcu wysłał donaty, że chciałby jego naganiacza dotykać. On jest zburzony, banujcie go. No właśnie, to jest właśnie kurde kolec. Napełnij cysternę. Nie wiem jeszcze gdzie. Ale idę.
Nie dostałem wiadomości o tym Widirze, pokazać. Co miałem sobie sam wiadomość wysyłać. A tak swoją drogą to nie przypomniało mi się, bo mi się przypomniało po prostu, że był ostatnio jakiś newsletter szedł, że właśnie newsletter, media alert, że właśnie jest w Pure Farming taka akcja. No to co? To ja nie sprawdzę, czy jest naprawdę? Nie wiem, gdzie jadę. Dobrze, jadę. Skubane kamienie zawsze wyrosną gdzieś, wiecie. Jak uczciwy człowiek chce przejechać. Ty no, ale ten typ mnie targa teraz po całym świecie, mnie będzie przenosił, że ja mam napełniać wodą. Mówię media alert, to później piszą w gazetach, znaczy na portalach różnych ludzie, a nie, że wam coś w GeForce Experience wyskakuje. Chociaż jak sterowniki ściągacie, to tam jest napisane. Było, no, na pewno było, że w farmingu ten. O, czekajcie, bo tu coś jest. A nie, dobra, to jest jakieś... Tu można kraść prąd. Fajnie. Załaduj. Płacę coś za to? Ty, darmowa woda. Czekajcie chwilę, bo mi tam strasznie kurde kopią pod oknem, może trzeba ich oblać wodą. Dwóch sepków stwierdziło, że dobrym pomysłem jest granie w piłkę i zrobili sobie z drzwi w kamienicy bramkę. No, po prostu... Znaczy nie drzwi, tylko tam są drzwi do mieszkania, ale to jest takie mieszkanie. Że tam nikt nie mieszka, sklep tam chyba był. Tyle będą kopać. Patrzcie, jak ja teraz jadę na automatycznym, kurde, tempomat. O, fuck, się zagapiłem, bo na czat popatrzyłem. Dobre było jak kiedyś. Co oni, kurde, robili? Też kopali piłką, to była ich genialna gra. Kopmy piłką w linię wysokiego napięcia, nie? I szły takie trzy fazy, nie wiem, to trzy kable, no to zgaduję, że to są, nie wiem, trzy fazy, czy co tam idzie. Takie trzy kable. Ty, co to za krasnal? O kurde. Jajko, znalazłem wielkanocne, fajnie. No, no i tak kopali. A że kabel był, kurde, luźny. Ja się tu podjechać. To jak walnęli w jeden, to się tak zakręcił, że się skręcił z drugim. Po prostu się tak jakby, wiecie, skrzyżował. Ciężko powiedzieć skrzyżował, po prostu się zakręcił. Tak jakbyście mieli obok siebie dwie linki puszczone, nie, dwie skakanki i sobie o siebie zakręcili. Jak walnęło, to pamiętam, aż kurde, tak się jasno zrobiło, taki błysk poszedł. I dup, nie, prądu nie ma na całej ulicy, kilkadziesiąt domów. Geniusze. No i wiecie, później trzeba czekać 2 godziny, kurde, Tauron musi przyjechać. Co ja tu mam zrobić? Napełnij zbiornik, wyładuj. Podłącz opryskiwacz. Ciekawe, co to jest opryskiwacz. A dzisiaj też, kurde, tak się siedzę w domu, coś tu sobie robię, nagle dup, nie ma internetu, nie? Jak u mnie nie ma internetu, to jest bardzo rzadko, raz do roku czy coś. Naprawdę, nigdy się to nie zdarza.
No i wiesz, dzwonię, wiecie, dzwonię tam do tego internetu, mówię, że co jest, a oni no, że nie mają, że coś musiał wywalić bezpieczniki chyba, nie? No a to u mnie na klatce są, więc ja mówię, dobra, to ja tam może pójdę zobaczyć, a nie, tam jakiś ziomeczek poszedł, od nas już jedzie 5 minut temu, to tam będzie za 5 minut, to co zobaczy, nie? No i nagle, kurde, słyszę, że coś krzyczy. Patrzę przez okno, to ten ziomeczek nie może się dostać do klatki, bo wiecie, bo drzwi są zamknięte, a domofon nie działa, bo nie ma prądu. No i otworzył, kiedy patrzymy tam, jak już wiesz, jak już mu szlazłem otworzyć, no to patrzę na te bezpieczniki. Co się okazało? Że jakiś debil przechodząc, wiecie, korki wyłączył, wszystkie bezpieczniki w dół dał, nie? No, ale najlepsze jest to, że jak tak zrobią, internet jest połączony, ma to samo zasilanie, co antena zbiorcza. Więc głąby wyłączyli telewizję. A jak wiecie, w takiej patodzielnicy wyłączy się telewizję, to od razu wszyscy wkurzeni, no. Więc już tam sąsiedzi byli pobudzeni, gdzie ich, kurde, trudne sprawy i nie wiadomo, co tam jeszcze oglądali sobie, popijając żuberka i harnasia. To są tacy ludzie, wezmą sobie, to są tacy, co se sami, czekajcie, opryskuj, co sobie podetną gałąź, na której siedzą, a później się dziwią, że spadli, nie? To mniej więcej taki typ człowieka. Tak to więc wygląda opryskiwanie i czy to jest nasze zlecenie? Mam nadzieję, że dużo zarobimy na tym. Nie zapominaj o perełce, jakiej perełce. Co to jest perełka? Kurde. No ale to działa to opryskiwanie, czy nie? Bo ja nie wiem, to chyba mam co drugie lecieć, nie? Bo tam to już opryskałem. Lecą te procenty? Lecą coś. Dobrze się opryskuje, bo to niby pół pola, ale nie wiem, jakie ono jest duże. No, 33, 33 i teraz też pójdzie 33. Mam nadzieję. Będzie całe będzie sadzik będzie opryskany. A, mam na lewym dolnym rogu, a rzeczywiście jest pokazane każde jedno drzewo, czy było opryskane. To nie zauważyłem tego zupełnie. Jak było w Kato? No z Dawidkiem żeśmy poszli, było bardzo fajnie, wiecie, udaj się w wyznaczone miejsce. Było fajnie, tak. Czy pojedliśmy? Wiecie, food trucki, słabe to było, że myśmy przyszli na te food trucki, a tam już wszystko było pozamykane. Znaczy, może nie wszystko, ale połowa, ale zanim żeśmy zamówili, to już było wszystko pozamykane, dosłownie. Dwa food trucki może były. Ja rozumiem, że im się kończy jedzenie, ale myśmy tam przyjechali o 19. Nie. No więc tak. I żeśmy wzięli jakieś hinduskie żarcie. I było niezłe, ja lubię to. Znaczy hinduskie, co ja gadam. Było jakieś tajskie, jakaś masala, coś tam. Ale wiecie, te klimaty takie mleko kokosowe i tak dalej, nie? Kurczak jakiś. To mi się tak kojarzy z Filipinami w sumie bardziej, bo tam tak dużo tego mleka kokosowego dawali.
Ale to nie była taka hinduska, to się tak, nie wiem, może ja się nie znam, ale mi to smakowało na klimaty właśnie tajsko-filipińskie, a nie na te hinduskie rzeczy. Ja wiem, że masala to jest takie hinduskie, ale może... Ale jakoś nie przypominam sobie, żeby w Indiach mleko kokosowe dawali do tych... A tu było, nie? Może to jakaś odmiana albo co, nie wiem, nie znam się na tym jedzeniu. Podłącz pług. Ty no, ale ja tak będę wszystko zostawiał, wiecie jak to jest, tak jak żeśmy robili w Dawidkiem, nie, na Farming Simulatorze. No wszystko zostawił gdzieś nie wiadomo gdzie, a później szukał, nie, połowa roboty idzie na 8 godzin szychty, połowę roboty szuka narzędzi, bo dzień wcześniej je zgubił. Dobra, podjedź na skraj pola. Jak dałem brud spod paznokci. To tak ma być? Czemu to nie jest szersze? Ty no, coś tu jest nie tak. Rozłóż. No właśnie, kurde, coś mi się tak zdawało, że coś jest nie tak. No i teraz oramy całe pole. Ale patrzcie, jest orka, kultywacja, wszystko jest podpisane. Siew, nawożenie, a pamiętacie... W Farming Simulatorze trzeba było patrzeć na mapę, co już było zrobione, co nie. Nigdy żeśmy nie wiedzieli. A w Indiach widziałeś czystą wodę, czy już syf? Bo na początku Gangesu czysta, fajna, a nie dalej. Wiesz co, nie wiem, no, czy ja widziałem. Na pewno nie widziałem początków Gangesu. Nie wiem, gdzie są. Ale... W górach było czysto, ale to tylko w górach, nie? No wiadomo, że tak, poza tym, no to Indie to jest syf jeden wielki. Może się coś zmieniło, ja dawno temu byłem, nie wiem jak teraz tam wygląda. Ale to bardziej był, wiecie, to było związane z psychiką mieszkańców. I to i tych biednych, i tych bogatych. Oni w ogóle nie dbali o otoczenie. Więc wydaje mi się, że tam się nic raczej nie zmieniło przez te 10 lat. Ale naprawdę mam zaorać całe pole, no to chyba ich, kurde, popieściło ich. Na pewno w tą stronę tego nie będę robił. Bo już widzę, że jest coś nie tak. Dobrze, zawsze trzeba w tą dłuższą, nie? Żeby tyle nie kręcić. No ale najlepsze jest, że ta rzeka jest taka syfiasta, oni się w niej myją, kąpią, piorą. Ty, ale wydaje mi się, że w tą stronę to jest tak samo, no to pole to jest chyba kwadrat, wiecie. Miałem złudzenie optyczne, że to jednak jest coś lepiej z tym polem. Czemu ja to muszę po nocy robić? Już mi się odechciało, kończymy chyba grać, bo ile ja... No nie będę orał pola teraz, wiecie, jakby to jeszcze było, mówię, Farming Simulator online wersja, to może bym porobił. Wejdę do menu głównego i zobaczę, czy jest tryb multi, no bo to jest bardzo ważne przy takiej grze, nie? Żeby móc ją ocenić. Wyzwania, tryb swobodny, importer. No chyba nie ma. O, ale da się postać zmienić. A nie, przynajmniej ubranie jej. Tryb swobodny. Montana, słoneczne żniwa. Nie ma innej mapy. A nie, jest jeszcze Kolumbia. Włochy. A w Kolumbii to co się hoduje? Konopie i kawę. Zaraz zobaczymy, jak w Kolumbii wygląda. Farma bez multi. No, tu chyba nie ma multi w tej farmie, no więc to bardzo, bardzo duży minus, nie? Co to, kurde? Czemu tu samolot jest na środku narysowany?
Czekajcie, biorę ciągnik, zobaczymy. Się okazuje, że to nie mój, kradnę to. O, jest, patrzcie, flaga. Kolumbia, Kolumbia, Kolumbia es colores. Jakie... Nie no, to jest co innego, nie? To jakby tego nie znamy. Ja na przykład nie wiem, jak się kawę... O kurde! Nie wiem, czy gonił by tu wytrzymał. Nie wiem, czy by tu gonił wytrzymał. No to na pewno do robienia ubrań z konopi. Wiecie. A tam co za silosy, czy to jakaś fawela jest? Plantacja zioła. Ty no, to czekajcie, kurde, farming simulator. Muszę zrobić teraz zdjęcie dla gonia. Nvidia Ansel, kurde. Albo wiem, jak zrobię. Stanę tak, zrobię zdjęcie 360 i zadamy pytanie, postuję na tym. Tylko kurde, wiecie co, trochę odjadę, bo ona ta tak średnio ta konopia z przodu wygląda, znaczy z bliska. Tak, tu będzie. Jak ktoś obróci albo tak, to zobaczy to pole konopi. Dobra. Niech będzie twarz mojej postaci widać. Zdjęcie 360, kurde. Super resolution 1 GB. Ok. Niech się zrobi. Nie no, co ty, on nigdy nie zajmuje tyle, nie wiem czemu. To jest napisane 1 GB. No to myślę, że to jest dobre. No mówicie, żeby jeszcze wjechać na środek pola. Wejść na traktor. Ale nie da się wejść na traktor, no właśnie. Góry to nie ma co robić, bo to wiecie, nieatrakcyjne. Dobra, mamy to zrobione Anselem. Wrzucę to zaraz na fanpage'a. W trakcie przerwy to będziecie mogli polajkować. A my tymczasem będziemy zmieniać grę.